Ja się przyglądam projektowi Izera od początku i on startował mniej więcej w tym samym czasie, tak mi się wydaje, co amerykański startup Rivian. Rivian dzisiaj produkuje 3 samochody, a w zeszłym tygodniu przedstawił projekty 3 nowych, które będą miały produkcję od 2026 roku. A Izera nie wyszła z deski kreślarskiej, więc to pokazuje, to mi odpowiada na pytanie, dlaczego państwo albo nie państwo powinno się tym zajmować, bo jak ktoś nie wsadza swoich własnych pieniędzy i nie ryzykuje wykształceniem swoich własnych dzieci, to po prostu robi to na relaksie i po prostu to trwa. A jak ktoś wsadzi swoje pieniądze i ryzykuje swój własny dom i nie wiem co jeszcze, to po prostu jest skoncentrowany i są rezultaty.